Szanowni Państwo, od kilkunastu lat razem remontujemy i rozbudowujemy Mławę. Dzięki temu stworzyliśmy bardzo ładne, bezpieczne i atrakcyjne miasto. Budujemy nowoczesną oczyszczalnię i kanalizację sanitarną. Cały czas budujemy i remontujemy drogi oraz chodniki. Wkrótce w parku otworzymy piękny pałac ślubów. Wciąż budujemy nowe place zabaw dla dzieci. I siłownie plenerowe dla dorosłych. Wciąż budujemy nowe mieszkania. Wszystko na plus dla mieszkańców Mławy. Budujemy zbiorniki retencyjne, które uchronią nas przed zalewaniem. Dbamy o bezpieczeństwo, wspieramy policję i straż pożarną. Oświata, opieka i wychowanie to dla nas oczko w głowie. Opieka zdrowotna też. Dbamy o wszystkie dzieci. Dbamy o sport i rekreację. Wspieramy finansowo kluby sportowe w mieście. Zapewniamy różnorodne atrakcje dla wszystkich mieszkańców. Wspieramy mławskich seniorów. Rewitalizujemy centrum miasta. Jesteśmy na Alei Świętego Wojciecha, która wkrótce usprawni komunikację w mieście. Bezpłatna komunikacja miejska to wyjątkowy przywilej dla mieszkańców Mławy. I chcemy to rozszerzyć na nasz powiat. Chcemy zadbać o czyste powietrze w naszym powiecie. I budować ścieżki rowerowe. Szanowni Państwo, przez ostatnie 12 lat wspólnie zmieniliśmy nasze miasto. Dzięki temu Mława jest przyjazna, piękna, bezpieczna i atrakcyjna. Budujemy ją i dbamy o jej ciągły rozwój. Jest nas coraz więcej. Mamy najniższe bezrobocie w historii miasta i szeroką perspektywę rozwoju. Mamy też wspólne plany na przyszłość. Budowa dróg i tunelu, kanalizacja sanitarna na Wólce, dalsza rewitalizacja Mławy, aktywizacja i troska o seniorów, edukacja i opieka nad dziećmi, nowe przedszkole i żłobek, Krajewo i Zalew Ruda jako atrakcyjne miejsce rekreacji, korty tenisowe, nowa płyta główna i bieżnia na stadionie, nowe boiska szkolne przy Dwójce i Siódemce, kolejne odcinki Alei Świętego Wojciecha, zachodnia obwodnica naszego miasta i droga ekspresowa S7. Więcej chodników, parkingów, nowych nawierzchni ulic. Każdego roku nowy blok socjalny lub komunalny. Korzystne warunki dla przedsiębiorców. Bezpłatna komunikacja miejska. Zadbamy o to, co najważniejsze. Mieszkania, pracę, bezpieczeństwo, bazę oświatową, estetykę miasta, rozrywkę, rekreację. Nowe kino, zadoszona estrada, lodowisko, ścieżki rowerowe, fontanny i skwery. To wszystko dla mieszkańców Mławy. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Kowalewskiego to gwarancja dalszego rozwoju. Chcę pracować dla Pani, dla Pana, dla Ciebie, dla Mławy, dla powiatu. Razem dla Mławy, razem dla powiatu. Dla nas jasnym wyborem jest Mława.